Pani Basiu, czy jest Pani otwarta na nowe smaki, nowe aromaty, eksperymenty w kuchni? Oczywiście, że tak. Co Pani ostatnio zrobiła takiego dziwnego w kuchni? Oprócz tego, Wszystko, co lubię, to robię, szykuję to dla męża. Mhm. I mąż twierdzi, że gotuję najlepiej na świecie. Co mąż na te kotleciki by powiedział? Wyglądają bardzo apetycznie. Na początku, ale trzeba je teraz jeszcze przyrządzić, prawda? Zaczynamy. Jak to wygląda. Smażenie. Naczynie nagrzane i o tym należy pamiętać, żeby było dobrze nagrzane. A jak sprawdzić? Oczywiście najlepszym do tego narzędziem jest test zimnej kropli wody. O właśnie, proszę bardzo. Hyc. W porządku? I teraz co? Teraz wodę. To będzie bez tłuszczu, tak? A właśnie. Nie wylewamy żadnego tłuszczu, wykorzystamy tłuszcz, który jest naturalnie zawarty w mięsie. Dlatego też na rozgrzane naczynie układamy kotleciki. To jest to, co jest potrzebne między innymi dla starszych ludzi też, którzy nie powinni jeść smażonego na tłuszczu. Tak. Bo to się jest tak, te wałeczki tłuszczu się tutaj namnażają. Dobra. Smażenie w woku to smażenie szybkie w mocno nagrzanym naczyniu, dlatego też żeby zamknąć szybko pory w mięsie, żeby ładnie zbrązowić, układam tutaj kilka kotlecików. Hyc. Przykrywam i czekamy 2 minuty. Teraz smażymy dalej. Proszę zwrócić uwagę, pamięta Pani, dodawaliśmy tutaj jakikolwiek tłuszcz? No właśnie, że nie. Proszę. A jest tłuszczyk. I po co dodawać więcej, skoro i tak mamy tłuszcz, który wytapia się z mięsa? Ja myślę nawet, że jest go troszkę za dużo, ale teraz wykorzystamy prawdziwe zalety woka. Niech Pani zobaczy. Zrumienione pięknie. Hyc. I na bok. Obkładamy niejako dookoła delikatne pulpeciki. Ale pięknie zrumienione, podziwiam. Szybciutko i elegancko. Natomiast tego tłuszczu, proszę, nawet jeżeli jest za dużo, możemy po prostu usunąć. To z wieprzowinki tłuszczyk. To pewnie ten z wieprzowinki. Ale proszę, pozbywamy się go, zostawiamy naprawdę minimalną ilość. Oszczędność nie tylko na zdrowiu, proszę zwrócić uwagę, ale również w portfelu, no bo nie kupujemy przecież tłuszczu, który normalnie niestety trzeba bardzo byłoby często tutaj dołożyć. No wykorzystujemy. Tak. Nie ma takiej potrzeby. W naczyniach Filip jak Milano możemy to zrobić idealnie bez tłuszczu. Podkręcimy temperaturkę i co? Wrzucimy jeszcze kotleciki? No przydałoby się, będzie więcej. Hec. Tamte sobie na boku będą dochodziły, a my te jeszcze obsmażymy. Może ja jednego włożę? Proszę. Pan? No nie, chcę mieć Pani udział w daniu gotowym. Koniecznie. Staram się jak mogę. Pani Basiu, bez Pani inspiracji w ogóle by to danie nie powstało. Hyc. Dziękuję bardzo. Smarujemy i kolejne 2 minutki. No dobrze, kotleciki już są prawdopodobnie przesmażone. Dajmy jeszcze im chwilę, ale my przygotujemy kolejne składniki. Cebulka, prawda? Ponieważ one muszą się dusić w sosie, tym razem nie będzie to sos grzybowy, ciężko strawny, ale delikatny sosik na bazie pomidorów. Pomidorki pokroję również w kosteczkę, tak żeby łatwiej nam było je rozgotować. Szybko Pan to robi i sprawnie. Mając dobre noże, można rzeczywiście wszystko zrobić dobrze i szybko, bo ja nie wierzę w to, że tylko złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Panią poproszę, żeby odkryć może już łoka, odstawić pokryweczkę na bok. Teraz tam, gdzie się wytopiło troszkę tłuszczu, gdzie go zostawiliśmy, możemy wrzucić cebulę. Można? Tak, bardzo proszę. Możemy wrzucić czosnek, który ja posiekam. Proszę delikatnie może zamieszać. W szufladzie jest łyżeczka, jakby Pani była uprzejma bardzo otworzyć. Bardzo proszę, już to robię. Troszkę cebulkę, żeby tak się tylko zeszkliła. O właśnie. Od razu smaku nabierze, prawda? Tak jest. Hyc. Proszę zobaczyć. Naczynie idealnie czyste, nic się nie przypaliło. Ale wygląda szalenie apetycznie. No zobaczymy, co cebulka teraz może śmiało się na tych brzegach poddusić. Cynamon. Ja bym pięknie dodał pachnie. Troszkę już teraz też do sosu, do pomidorów. Mogę? Ale. Pierwszy raz? No pewnie, z cynamonem nigdy jeszcze nie hyc, robiłam. Poszedł cynamon. Mogę zamieszać? Pewnie. Proszę zwrócić uwagę. Hyc, 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 hyc. Czyli nie hyc. Łychą, nie tego, tylko normalnie poprzez poruszanie. Tak jest. Mieszamy teraz i teraz możemy zwiększyć ogień, bo to wszystko już ładnie się poddusiło. Dałbym listeczek laurowy, tak dla aromaciku jeden. Jeden dla Pani, jeden dla mnie. Czemu? Można zaszaleć. Tak jest. Hyc. I tak naprawdę to wszystko, co powinniśmy zrobić. Teraz tylko pomidory świeże rozgotują się, zbiorą to wszystko i w całą. I będzie ten sosik tak jak będzie trzeba. Dobra, jedziemy. Hyc. A. Przykrywam.
Minimalne źródło ciepła. Ile czasu? Maksymalnie 10 minut i będzie gotowe. Pani Basiu, to co? Niech Pani na moment odkryje. Już to robię. O właśnie. Proszę zobaczyć. Wygląda bosko. I teraz będzie jeszcze pachnieć bosko. No, zobaczymy. Dla bogini to musi być bosko. Dziękuję bardzo. Dopełnimy szczęścia jeszcze jednym składnikiem. Pleśniowy, tak? Troszeczkę serka pleśniowego. Nie wiem, czy Pani kiedykolwiek to stosowała. Nie, z serem nie robiłam tego. Można użyć zwykłego sera żółtego. Można go tu rozłożyć, ponieważ to naczynie może być podane i może służyć jako waza, jako swego rodzaju naczynie, w którym serwujemy. I teraz tak, przykryjemy dosłownie na minutkę, moment, żeby ser dostał temperatury. On się nie musi rozpływać no i zabrudzić, tylko dostać temperatury. Wtedy się obudzi i będzie ładnie pachniał. To co? Próbujemy? Koniecznie. Pani Basiu, jak się Pani podoba gotowanie w naczyniach Filipa Milano? W takim woku, który jest... Jestem zachwycona. Wie Pani, na czym polega też specyfika i jak gdyby wartość dodatnia tego woka? Ponieważ on ma płaskie dno. I niezależnie od tego, na jakim źródle ciepła Pani go postawi, tak? Może być kuchenka gazowa, elektryczna, ceramiczna, indukcyjna. Wszystko. Klasyczny wok jest taki półokrągły i nadaje się tylko do specjalnie przygotowanych kuchenek gazowych z takim głębokim sadem. No wiem, widziałam takie na chińskich filmach. No właśnie, a tutaj może Pani postawić u siebie w domu na każdym źródle ciepła i gotować sobie ale, albo po chińsku, jeszcze, albo po okrasowemu. Jeszcze dodatkowy walor to że jest szalenie estetyczne. O, więc właśnie, dwa talerze. Dla nas dwojga i proszę zwrócić uwagę, co nam zostało. Dużo tłuszczu. Niepotrzebnego tłuszczu, którego się pozbywamy. No, a to wchodzi w bioderka. U nas wejdzie w kanał. To co, próbujemy? Już się nie mogę doczekać. Proszę, tak to wszystko wygląda, tak pachnie. Pachnie pięknie. A teraz hyc, jeden czy dwa? Nie, sosiku poproszę jeszcze, sosiku, o tak. Proszę spróbować i ocenić. Pachnie przepięknie. Zniosę wszystko. Niech Pani mówi, co Pani ja chce. Ja myślę, szczerze, że Pan jest przekonany o tym, że to jest dobre. Inaczej by mnie Pan nie częstował. Trochę Panie tak. Karolu. Zbyt Panią szanuję, żeby Pani dawać no, coś niedobrego. Mam nadzieję, że jako smakosz. W porządku? Fantazja.